124 Coupé to jest takie auto, które w ostatnich latach zaczęło dopiero pokazywać swoje walory. Było nieco zapomniane, w tej chwili coraz więcej osób docenia zalety legendarnego Mercedesa W124, a jednocześnie kształtów, smukłych kształtów typu coupé. Dzisiaj w cenie to auto już rośnie na wartości, dobrze utrzymane, nie będzie tanieć. Przepiękny wóz, który po prostu ma w sobie to coś, a oto coś w motoryzacji jest, jak wiecie, bardzo, bardzo trudno. W124 to obok kultowej beczki jeden z najsolidniejszych samochodów w historii. Nic dziwnego, że ukochali go sobie taksówkarze. O ile sedan i kombi były mało porywające, tak wersja coupé już budziła jakieś emocje. Wyprodukowano 141 tysięcy egzemplarzy wersji coupé. Kabriolet zjechał z linii produkcyjnej w liczbie 34 tysięcy sztuk. Mówi się o tym, że Mercedesy są dla dziadków. Są miękkie, takie luksusowe i tak dalej. Nie każdemu mogą się podobać, ale naprawdę wszystkim podoba się 124 w tym wydaniu, w nadwoziu coupé. Jeszcze bardziej chyba w nadwoziu cabrio, ale ta już w tej chwili jest tak droga, że stać na nią dosłownie nielicznych. Balerona, bo tak potocznie mówi się o W124, zaprezentowano w 1984 roku. Ostatnie samochody opuściły fabrykę w 1997 roku. Co ciekawe, poza Stuttgartem auto produkowano również w Indiach. W 1993 roku przeprowadzono facelifting, który minimalnie unowocześnił nadwozie, ale filozofia pozostała nietknięta.